tej szkole, czyli pan dyrektor Ryszard Bielik. Ale ponieważ ma bardzo ważną konferencję w tej chwili, to ja pana dyrektora zastąpię. Przepraszam, że pana dyrektora nie ma, bardzo chciałby tu być i na pewno jest myślami przede wszystkim zawodnikami. Witam wszystkich, którzy są na tej sali. Przede wszystkim bardzo gorąco witam zawodników, bo to oni wykazali się największą odwagą. I pani Agnieszka Kozyra. Prowadzenie konkursu i obsługa techniczna, chociaż wcześniej oczywiście też przygotowanie, to pani Anna Stępień i pani Barbara Korzeniowska. Jeden punkt. Za błędną lub brak odpowiedzi 0 punktów i na każde zadanie macie 1 minutę. I jak zrobicie, od razu na bieżąco sprawdzamy. I zaczynamy. Pierwsza runda. Rusz głową. I zadanie brzmi następująco. Bierzesz udział w wyścigu. Wyprzedzasz osobę biegnącą jako druga. Którą pozycję zajmujesz? Na tych dużych, na małych, gdzie chcecie. Tak, żebyśmy my mogli odczytać. 20 sekund. Pozostałe klasy. Pierwsza UT. Druga. Pierwsza KT. Druga. Druga. Druga, czyli wszystkie klasy oprócz trzeciej ET mają po jednym punkcie. Nie drugie. Chleb kosztuje 2 złote i pół chleba. Chleb kosztuje 2 złote i pół chleba. Ile kosztuje chleb? Gotowe. No to w takim razie proszę kartki do góry w stronę jury. Nikt się nie odzywa, bo nawet ja słyszałam.
chce zwiedzić w pierwszej klasie, tylko co to takiego? No, Justyna. Funkcja, pewnie, że funkcja. Odcinek łączący dwa dowolne punkty leżące na okręgu. Nie wybierać presji, proszę, na koleżankę. Odcinek łączący dwa dowolne punkty leżące na okręgu. Nie mówimy. No niestety, Alicja, nie wiem, minus jeden punkt. A odpowiedź poprawna to cięciwa. Jedna z najważniejszych stałych matematycznych. Jest ona równa stosunkowi długości okręgu do jego średnicy. Nazywana jest ludorfiną, zwykle przybliżona do dwóch miejsc po przecinku. Ułamek dziesiętny nieskończony, w którym po przecinku od pewnego miejsca ciąg kolejnych cyfr zaczyna się powtarzać. Bardzo bym prosiła o rozdanie, tylko zadaniem w dół. Ponieważ walka nie będzie na kartki, dopiero na mój znak odwracacie. Woda polega na tym, że jest błąd gdzieś w zadaniu. Jeden punkt jest za znalezienie błędu, drugi punkt za wyjaśnienie, na czym ten błąd polega. Chodzi maksymalnie 3 minuty na to. No dobrze, a po co z tym, bo słuchajcie, to trzeba znaleźć tok rozumowania, skąd te zapisy się kolejno wzięły. W którym miejscu znalazł się błąd? Skąd on wynika? A jest na starcie tam. Ja nie wiem, która klasa była pierwsza, proponuję się zapytać w pierwszej i drugiej klasie i drugiej ota. No druga. I jeszcze mamy, która teraz nie wiem, trzecia litę, pani dyrektor mówi. No. Ostatni nic jest młoda, ale jest konsekwencja błędu, który się pojawił wcześniej. Że A równa się B, a w teorii rozwiązywania równań można obie strony pomnożyć przez dowolną liczbę różną od zera, no to załóżmy, że to A, jeżeli obie strony pomnożę tego pierwszego równania przez A, to otrzymam A do kwadratu równa się AB, prawda? Oni znaleźli ten błąd, on pojawił się w piątej linijce. Błąd wynika z czwartej linijki, że z czwartej piąta absolutnie nie wynika. Przez to, że jest podzielone stronami przez zero i tego zrobić nie można. Więc punkty przyznajemy tylko i wyłącznie drużynie drugiej KT za znalezienie tego błędu, ale niestety nie umiała drużyna tego wyjaśnić, także tylko jeden punkt. W spiżarni jest 45 półek, a na każdej półce z
stoi 12 słoików. Słoiki z dżemem stanowią 30% wszystkich słoików, a co trzeci dżem to dżem truskawkowy. Ile słoików z dżemem truskawkowym jest w spiżarni? Pasino, bardzo proszę, kartki z wynikiem do góry. Dobrze, już. Podnosimy. Druga KT 36. Trzeci JOT 54. Trzecia T 54. Druga EOT 54. 54. Pierwsza KT. Pierwsza OT nie ma. Jeden punkt. Druga EOT. Jeden punkt. Druga EOT. Jeden punkt. Pierwsza KT. Jeden punkt. Trzecia JOT. Jeden punkt. Trzecia T. Jeden punkt. I kolejne zadanie. Słuchajcie, zadanie. W procesie produkcyjnym świeczek przy produkcji każdych 10 sztuk można z odpadów zrobić jeszcze jedno. Ile świeczek można zrobić dodatkowo przy produkcji 1000 świeczek? Brawo, jeden punkt. Ktoś jeszcze, już teraz drużyna gotowa? Słucham, tylko zadanie z ubraniami. Ja myślę, że dziewczyny to będzie miało z tym większego problemu. Nie, już kończymy. Ale ma dwie pary butów, dwie spódnice i dwa swetry. Na ile sposobu panią masz odwrotną strusu? Ja myślę, że każda kobieta by się cieszyła, że jest tak mały i w ubrań tak dużo. Dwa razy. Jeden. Słuchajcie, jeszcze momencik. Słuchajcie, ponieważ mamy pierwsze miejsce jasne i wygrała trzecia brawa. Na drugim miejscu jest klasa druga EOT i to jest bezsprzecznie Także trzecie miejsce jest na OT. I teraz trzecia IOT i druga KT. IOT miejsce piąte. Wszystkim gratulujemy i teraz trzecia najsilniejsza, czyli nagrody. Publiczności.